Szanowny panie senatorze, panie starosto, panowie wójtowie, przewodniczący organizacji politycznych, stowarzyszeń, przedstawiciele służb mundurowych, w szczególności 23 Śląskiego Pułku Artylerii. Cieszy mnie bardzo fakt, że możemy w tym miejscu dzisiaj się spotykać wspólnie z państwem w tak szerokim gronie, bo ta katastrofa, ta tragedia powinna łączyć Polaków. Dzisiaj przed chwilą jeden z redaktorów zapytał mnie, dlaczego tu przyszedłem. Odpowiedziałem mu, że jestem członkiem społecznego komitetu, który tę tablicę budował i tak sobie powiedzieliśmy, że skoro odsłonięcie tablicy przypadło w listopadzie, to ta pierwsza rocznica tragedii smoleńskiej jest znakomitym finałem działalności społecznego komitetu. Ale tak naprawdę to przyszedłem po to, żeby okazać i wspólnie wyrazić pamięć i szacunek dla tych ofiar, które niestety zginęły 10 kwietnia 7 lat temu. Bo przecież większość z nich znałem, tak jak i państwo. Znałem z ekranu telewizyjnego, ale sporą część z tych ludzi przecież znaliśmy osobiście. Można by długo wymieniać, tak, te osoby, które związane były z Bolesławcem, bądź też do Bolesławca przyjeżdżały w odwiedziny. Pan poseł Jerzy Szmajdziński, marszałek Płażyński, można by pani Natalii Świat i wiele, wiele innych osób, które, z którymi można się było spotkać w różnych miejscach, sprawdzając i weryfikując twierdzenia o ich umiejętnościach, o ich wiedzy, o zasobie takich zdolności, które rzeczywiście kreowały ich na członków elity narodu polskiego. I dzisiaj myślę, że to, że jesteśmy tutaj razem, że wspólnie, bo powtarzam, katastrofa powinna łączyć, cieszę się z tego, że są tu przedstawiciele organizacji politycznych. Jest Prawo i Sprawiedliwość, jest Platforma Obywatelska, jest Sojusz Lewicy Demokratycznej, jest Polskie Stronnictwo Ludowe. Jeżeli są przedstawiciele innych organizacji, są stowarzyszenia różnego rodzaju, jesteśmy tu razem. Okazujemy w ten sposób ten szacunek, tę pamięć. Za chwilę pójdziemy do kościoła pomodlić się w trakcie mszy, którą zamówiło kilka organizacji społecznych razem. Jedną mszę. I to jest dobry prognostyk. Jeżeli będziemy w ten sposób postępować, to będzie dobre dla Bolesławca, dla Polski. Dlatego wszystkim państwu serdecznie dziękuję. Dziękuję pocztom sztandarowym, orkiestrze, dziękuję kompanii honorowej, wszystkim wojskowym, którzy dzisiaj się tutaj zjawili, jak również komendantom policji, straży pożarnej. Wszystkim państwu, bo rzeczywiście dzisiaj jest piękna pogoda. Można było ten dzień spędzić inaczej. Zdecydowaliście się tutaj przyjść, jesteśmy razem i po prostu w ten sposób okazujemy pamięć i szacunek dla ofiar katastrofy smoleńskiej. Dziękuję bardzo.